Towarzystwo Sportowe. Ten podcast po mistrzowsku rozgrywają dziennikarze Radia Z. Dzień dobry, witamy i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu Towarzystwo Sportowe. Dziś w składzie Krzysztof Wilanowski i Mateusz Warianka, a z nami jest człowiek, który nie boi się szybkiej jazdy, Piotr Biesiekirski, pierwszy, jedyny i najmłodszy Polak startujący w MotoGP 2 w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Dzień dobry. Cześć. Jak jedyny, to też pierwszy siłą rzeczy. No tak. A właśnie, jedyny czy ktoś przed tobą? Był ktoś przed tobą, ktoś przede mną, ale było to chyba w 2012 roku i tylko jeden wyścig. No to do ciebie nie ma podjazdu. Jesteśmy świeżo po startach twoich w Barcelonie, w Katalonii, więc od tego sobie zaczniemy. Taki słodko-gorzki start w twoim wykonaniu. Miałeś małe problemy podczas jednego z wyścigów, ale ostatecznie udało ci się zająć dobre siódme miejsce i 4 sekundy straty do podium. Tak. I to jest chyba najmniejsza strata, jaką ostatnio miałeś do podium. Tak, jeśli chodzi o ukończenie na miecze, to miałem najmniejszą stratę na podium, a najmniejszą stratę na podium tak ogólnie to miałem w sumie w Estoril, jadąc na tym trzecim miejscu, dopóki stwierdziłem, że w sumie coś za dobrze nie było, więc postanowiłem się przewrócić na 2 okrążenia przed końcem. I dodajmy, że to były Mistrzostwa Europy, bo, tak, bo nie wspomniałem. I jak ty ze swojej perspektywy oceniasz, to jest dla ciebie wynik, który brałbyś w ciemno, czy jednak biorąc pod uwagę to, że tak niewiele zabrakło do podium, to jesteś trochę niesmaczony, ale jeśli zawiedziony. Jeśli chodzi o samo siódme miejsce, to niespecjalnie jestem zadowolony. Myślę, że w pierwszym wyścigu mogłoby pójść może odrobinę lepiej, bo były takie warunki bardzo podobne. Było odrobinę cieplej w niedzielę i były warunki praktycznie takie same jak na popołudniowych sesjach przez resztę weekendu wyścigowego. I tam naprawdę miałem świetne tempo. No ale niestety na pierwszym okrążeniu zostałem skoszony z toru przez innego zawodnika już na pierwszym okrążeniu i właśnie tak naprawdę pierwsze co to taki szybki check, żeby sprawdzić, czy nic sobie nie zrobiłem. Byłem lekko poobijany, ale nic poważnego. Wiesz, że nie wydaje mi się, że mi to przeszkadzało w jakikolwiek sposób. No i poszedłem, można powiedzieć, z takim pozytywnym nastawieniem do drugiego wyścigu, stwierdzając, okej, przynajmniej się nie zmęczyłem, bo było to na pierwszym okrążeniu, więc będę miał drobną przewagę nad innymi, ale niestety, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła w drugim wyścigu, to starałem się jak najszybciej odjechać drugiej grupie. Niestety, tak w cudzysłowie, przepałowałem trochę, 2 razy hamowanie do pierwszego zakrętu na pierwszych okrążeniach, przez co straciłem odrobinę kontakt z pierwszą grupą, a goście za mną byli w stanie podbić. Popełniłem mały błąd na wyjściu z 4 zakrętu, przez co tam nie wyprzedził jeden zawodnik i już się wkręciłem w tą drugą grupę. No i miałem potem przez to kilka problemów z motocyklem, jak na przykład przegrzewanie, ponieważ bardzo dużo jechaliśmy w bardzo bliskim dystansie, więc wtedy musiałem trochę celowo odjechać, zmienić tor jazdy odrobinę, żeby więcej tego świeżego powietrza wlatywało na chłodnicę i niestety właśnie, no skończyłem na tym 7. miejscu, nie jestem do końca zadowolony z samego wyniku, ale naprawdę bardzo zadowolony z tego, że udało się skończyć nieco ponad 4 sekundy od 3. miejsca, gdzie właśnie te 4,3 straciłem na pierwszych 5 okrążeniach, a potem przez resztę wyścigu jechaliśmy tak samo, więc był to zdecydowanie takie 2 większe błędy, ale niespecjalnie duże, które spowodowały, że ta walka o podium niestety się wykluczyła. A powiedz, ty jesteś zawodnikiem tego typu, który rozpamiętuje to, co wyszło nie tak? Jakiś taki niedosyt? Ale trochę za bardzo niestety i zbyt surowo co do siebie samego. I nad tym pracowałem ostatnio. Myślę, że jest trochę lepiej, więc można powiedzieć, samemu jestem w stanie sobie trochę więcej wybaczyć i o ile w zespole, jak ktoś coś źle zrobi, mamy jakiś problem, w ogóle nie jestem osobą, która żywi jakiekolwiek nie wiem, ktoś złość w stosunku do innych, więc tylko myślę o tym, okej, co się stało, dlaczego się tak stało, co możemy zrobić, żeby to się nie powtórzyło i w sumie iść dalej, żeby stracić tam jak najmniej czasu i cały czas iść do przodu, ale jeśli chodzi o mnie, to tak dużo bardziej surowo podchodziłem do siebie samego, ale myślę, że w tym już się dużo poprawiłem i też
podchodzę z takim bardziej pragmatycznym podejściem i myślę po prostu, co poprawić na przyszłość, zamiast siebie biczować, że tak powiem. A tak właśnie na przykładzie tego twojego ostatniego wyścigu i startu na Mistrzostwach Europy, no bo na pewno analizujecie później te w zespole te wszystkie no swoje wyścigi, swoje starty. Tak, jeśli chodzi o wyścig, to akurat tylko częściowo, bardziej to jest analiza całego weekendu. Całego weekendu. No i okej, okay. I jak ta analiza wygląda i na przykład na podstawie tej analizy jesteś w stanie wyciągnąć wniosek, co spowodowało, że na przykład te 4 sekundy pojechałeś wolniej i żeby to później przełożyć na kolejny wyścig. Był taki trochę efekt motyla, gdzie popełniłem, czy nie do końca dobrze pojechałem kwalifikacje. Jeśli chodzi o to, co dałem z siebie, co wycisnąłem z motocykla, z przyczepności, jaka była na torze, to było super i miałem tempo tam, żeby być na 4. miejscu. Natomiast wykręciłem ten najlepszy czas w połowie sesji, właśnie przy pierwszej zmianie opon, a powinienem to zrobić na samym początku, ponieważ kiedy temperatura jest tak 25 stopni, słońce, to jeszcze jest w stanie się zrobić tak samo dobre okrążenie na początku, jak i w połowie sesji, ale przy temperaturach powyżej już 30-32 stopni, tak jak było w sobotę, no to czuć, że cały, nie tylko silnik się nagrzewa, przez co no chłodny silnik ma odrobinę więcej mocy, te kilka procent, ale w dodatku cała rama się nagrzewa, ponieważ ona jest wykonana z aluminium, w środku jest pusta, więc ta warstwa jest bardzo cienka, to wszystko się nagrzewa, inaczej pracuje, tak samo zawieszenie, olej w zawieszeniach, hamulce i tak dalej. Więc moim błędem było to, że nie wykorzystałem tych pierwszych okrążeń, bardziej potraktowałem je tak rozgrzewkowo i pomyślałem sobie, co chcę zrobić na torze w połowie sesji, jak już założymy drugi komplet nowych opon. Ale niestety warunki wtedy nie były takie dobre i poza tym na początku starałem się, żeby być pierwszą osobą i nie mieć nikogo, kto mógłby mi przeszkodzić w kwalifikacjach. A w połowie sesji no, trochę pechowo trafiłem, bo na najszybszym okrążeniu natrafiłem na jednego zawodnika, więc też mnie to odrobinę spowolniło. Byłem tylko 1/10 od 5. miejsca, więc mogło mieć to jakiś wpływ. Taktyka jednym słowem trochę, na ten wyścig. Trochę taktyka właśnie na kwalifikacje spowodowała to, że byłem na końcu tej pierwszej grupy, a nie w połowie. I to by mi dało taką tak zwany briefing room, nie? Taką przestrzeń do oddychania, że mogłem pojechać trochę bardziej spokojnie, nie przejmować się tym, co się dzieje za mną i nie wiem, czy dużo by to zmieniło, ale na pewno ułatwiłoby trochę to i mogłoby spowodować, że nie byłbym na przykład przewrócony przez innego zawodnika w pierwszym wyścigu. A te upadki często się zdarzają, bo z tego, co śledzę i obserwuję, to tam bez przerwy jakieś potłuczenia, no, przynajmniej jeszcze trochę jakieś parę lat temu. Częściej chyba. Tak, słuchaj, jakby, było coś takiego, że na przykład miałeś Daj wypadek. Sekundę, no mam jeszcze pytanie. Zdarzyło ci się tak, że no, mówiąc wprost, przeleciało ci życie przed oczami jadąc, bo jednak poruszacie się ze sporą prędkością, bywa niebezpiecznie. I był taki moment, w którym stwierdziłeś, o nie, zjeżdżam już z tego świata? Na to, że nie, ale po takim upadku. I to w sumie też się sprowadza do mniej więcej te dwa pytania się tak fajnie łączą do pierwszego wyścigu, gdzie w ubiegłych sezonach też nie miałem specjalnie dużo upadków, ale w taki sposób się przewracałem, że bardzo często sobie coś robiłem. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że ja coś robiłem, czy po prostu taki pech, no ale tak wychodziło. Więc tam faktycznie bardzo sukcesywnie sobie usprawniałem to, żeby jakikolwiek progres przyhamować tymi upadkami i kontuzjami, o ile w tym sezonie inni mi też w tym pomagają bardzo dobrze, więc naprawdę chłopaki tutaj trzymają formę. I w pierwszym wyścigu ja faktycznie przewróciłem się, w pierwszym wyścigu sezonu jechałem na 3. miejscu, więc no bardzo to bolało tak wewnętrznie. Ale niestety zawodnik, który jechał za mną, też za późno zahamował, ponieważ jechał pół sekundy ze mną i chciał trochę przyciąć dystans, ale i kiedy ja się przewróciłem i zamiast pojechać dalej na torze, to po prostu zacząłem się zgiwać na zewnętrzną stronę, to on we mnie uderzył, przejechał po mnie, na szczęście miałem poduszkę powietrzną, jedyne czym się skończyło, to tam no, mały szef na łokciu i mocno obity przejechał po tobie motocykl? Tak, to nie było na kamerach, ale mój fotograf był wtedy akurat w pierwszym zakręcie, jeszcze go zapytałem, co się stało, bo straciłem przytomność, nic nie pamiętałem, czy on mnie uderzył w bark, czy w plecy, czy gdzie, on mówi, nie uderzył, po prostu przejechał, jak po progu zwalniającym, takie popam.
No i teraz się trochę z tego śmieję, ale jak też widać to na kombinezonie, bo mam ślady opon na właśnie górnej części pleców. No i gdyby nie ta poduszka powiększona, to naprawdę mogło być słabo, bo ona właśnie się na tej górnej partii, na obręczy barkowej. No tak, ale życie mi przyleciało przed oczami wtedy, jak się dowiedziałem właśnie, jak to wyglądało. No i gdyby to uderzenie było po prostu jakieś 20-30 cm wyżej w szyję, to już nie byłoby tak fajnie. A nie masz takiego momentu po takich sytuacjach, że mówisz dość, jadę w Bieszczady, nie będę więcej jeździł? No, był taki moment faktycznie, ale problem jest taki, że już jakoś na tyle się zżyłem z tymi motocyklami, że jak pojawia się w ogóle jakaś myśl o alternatywie, może mieć jakiś plan B przygotowany czy coś i to wszystko wydaje się, że ma sens, też są jakieś fajne opcje, ale potem wracam na tor, wracam do tych wyścigów, do zespołu, z którym jeszcze mi się bardzo fajnie pracuje i po prostu mówię, no nie, teraz nie jestem w stanie tego zostawić. Nie wiem, jak będzie za kilka lat, ale teraz nie. No bo to jest chyba najniebezpieczniejszy sport, no bo jednak... Myślę, że najniebezpieczniejsza to jest TT na wyspie Man. Bez dwóch zdań. No dobrze, ale gdzieś tam biorąc pod uwagę te najpopularniejsze sporty, to tak, Formuła 1, no tam jednak te wypadki się zdarzają, ale nie tak często. Mamy rajdową rywalizację, no tam też w tych samochodach jednak są gdzieś zabezpieczeni dodatkowo kierowcy, no a w motocyklu to nie, no motocykl na drodze jest niebezpieczny. Niestety. Może obok Deutico to dwa takie najniebezpieczniejsze środki transportu. Ale to jest faktycznie taki problem, że w samochodzie można to zrobić tak, jakieś strefy zgniotu, klatkę, do tego jeszcze jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa w środku, typu na przykład poduszki powietrzne i poza tym i tak zawodnicy noszą kask, nie? Więc ale jeśli chodzi o motocykl, no to dużo tam nie można zrobić, więc świetny pomysł, na który chyba wpadł Dainese, ale nie wiem, jestem pewny, kilka lat temu, to poduszki powietrzne w środku i to naprawdę działa świetnie w kombinezonie i one nie włączają się po upadku, tylko potem jak wykryją jakąś nagłe przyspieszenie, tam jest akcelerometr wbudowany, więc kiedy na przykład mamy tak zwanego highside'a, czyli taką katapultę trochę i wykryje to, że ta poduszka, że nas wyrzuciło nagle z motocykla, to ona się włącza w powietrzu wtedy jeszcze. I to jest naprawdę świetne i ja mam kontuzjowane barki, jeden i drugi, więc gdyby nie to naprawdę byłoby dużo, dużo gorzej i od momentu, kiedy to było zaimplementowane, jest obowiązkowe w Mistrzostwach Świata od kilku lat, to nie pamiętam, kiedy słyszałem o tym, żeby ktoś sobie złamał obojczyk, a wcześniej to było taki najpopularniejszy uraz wśród motocyklistów, więc w dodatku było dużo takich nieciekawych upadków, jak na przykład przewrócenie się na oleju, więc dużo zawodników wtedy w tym samym miejscu się przewraca i gdzie motocykl uderzył komuś w plecy z rozpędu, to też wtedy ta poduszka powietrzna bardzo dużo robi i naprawdę chłopaki wychodzili z tego bez szwanku, czy chociażby przykład ze mną teraz z pierwszego wyścigu. I to, co bardzo napawa tak pozytywnie, to fakt, że film zwiększa cały czas wymogi na bezpieczeństwo co około 2-3 lata, a nie co 5, 10, 20. I tak samo marki te topowe kasków cały czas wypuszczają coś nowego. Nawet jeśli czasem wyglądają tak samo z zewnątrz, to zmieniają też tam nazwę modelu zazwyczaj, ponieważ zmienia się konstrukcja wewnętrzna. I to jest fajne naprawdę, że cały czas jakoś te rzeczy się poprawiają. Niestety wciąż nie można zrobić aż tak dużo jak w samochodzie, ale czuć, że te tory stają się bezpieczniejsze, czy kombinezony, tory również i tak samo teraz Race Direction zwraca znacznie większą uwagę na odpowiedzialną jazdę innych zawodników, a nie ma już takiej wymówki, o to wyścigi, tutaj musi być walka, więc no jest teraz, może być walka taka agresywna, ale ona musi być pod kontrolą zawodnika atakującego. Jeśli widzą, że ktoś robi to nieodpowiedzialnie, no to wtedy od razu można powiedzieć, działają. Nie jest też trochę tak, że ta adrenalina i to, że jest niebezpiecznie, sprawia, że jest fajniej? Nie. Czyli psują wam trochę zabawę, tak? Dlatego zmierzasz? Nie, tam jest fajnie, dlatego, że po prostu jest fajnie.
I w takich momentach czuć mega taki spokój, strasznie duże skupienie i nie wiem, jakby to powiedzieć. To nie chodzi tutaj o prędkość, tylko ani o te przeciążenia. Chodzi po prostu o to, jak czujesz, że idziesz na tym limicie. I to jest tak, jakby była taka w głowie. Jakbym sobie wyobrażał taką kreskę i po prostu cały czas do niej się jak najbardziej zbliżał. Czy można powiedzieć, takie trochę chodzenie na linię między dwoma wieżowcami. I więc to bardziej chodzi tutaj o tą jazdę na granicy, a nie jakąś prędkość, a tym bardziej niebezpieczeństwo. To jest coś, na czym chcesz mieć mega skupienie i to jest bardzo fajne, a w momencie, kiedy wiesz, że za tobą jeździ ktoś, kto może tobie coś zrobić, to nie jest przyjemne. To wcale nie zwiększa jakiejś frajdy z tego sportu, a wręcz przeciwnie, bo frajda polega na tym, że wiemy, że możemy cisnąć i czujesz się w tym momencie jak krowa, której wyłączyli prąd z ogrodzenia i może po prostu sobie pójść gdzie chce, więc chodzi o to, żebyś wiedział, że możesz po prostu iść na tym limicie i cisnąć na tyle, na ile możesz. I ile najszybciej, jaką najszybszą prędkość rozwinąłeś na torze? Mierzoną przez tor to było 299,7 Vestoril, ale no przez to, że od tego miejsca mierzenia do hamowania też jest jakieś 20 czy 50 metrów, no to podejrzewam, że właśnie około 300. Pytam o to, bo kiedyś rozmawialiśmy, jeszcze chyba wtedy nie miałeś prawa jazdy nawet na samochód i to był gdzieś paradoks, że osiągasz prędkości prawie 300 km na godzinę na torze, na motocyklu, a samochodem legalnie po ulicach jeździć nie możesz. I wtedy rozmawialiśmy o tym, czy bezpieczniej gdzieś jest na ulicy, czy bezpieczniej jest na torze, czy bezpiecznie czujesz się na torze. Wtedy chyba wspominałeś, że na torze jednak czujesz się bezpiecznie. Czy to z perspektywy... Na torze bardzo bezpiecznie. Na torze się czuję bezpieczniej niż jadąc... Czyli to się nie zmieniło? Normalnie z ruchem w dozwolonej prędkości, no to i tak na torze czuję się znacznie bezpieczniej. Ale ze względu na te wszystkie poduszki i inne systemy? Tak, na strefy bezpieczeństwa i ten żwirek chociażby hamujący i tak dalej. Czyli teraz już mając prawo jazdy kategorii B, jeżeli miałbyś tak porównać ściganie się na torze przy tych blisko 300 km na godzinę, a jeździe po mieście 50-60 km na godzinę, to bezpieczniej naprawdę czujesz się na motocyklu na torze? Tak, jeśli mam być szczery, bo tam wiem, że prawie wszystko zależy ode mnie, a na ulicy to tak z 1/3 może, albo 1/4. A widujesz na pewno motocyklistów, którzy, no nie oszukujmy się, mają łatkę często takich piratów drogowych. No, tam... dawców organów też. Nie chciałem tego używać. W warunkach takich drogowych też rozwijają bardzo wysokie prędkości. Jak ty to oceniasz? Jak ty do tego podchodzisz? Jakoś w ogóle można powiedzieć, jest to, co się uznaje za szybką jazdę na ulicy, jest na tyle daleko od mojej definicji jazdy szybkiej, że nawet tego nie robię, bo po prostu jest to dla mnie zbyt nudne i sobie myślę, jakby po co tyle ryzykować za coś, co i tak w sumie nie przyniesie mi takiej frajdy. I na przykład zawsze myślałem, że o jazdę jakimś sportowym autem po ulicy musi być fajna i tak dalej. Nawet jeśli się nie przekracza jakiejś prędkości, nie tam przyspieszenie, jakiś zakręt sobie pojedziemy szybciej, nie, czy coś takiego. Ale muszę powiedzieć, że to jest mega nudne, bo mi się nie podoba po prostu to, że się jedzie szybko, że nagle, że coś mocno przyspieszy. Nie, mi się podoba ta jazda na limicie właśnie, jazda po torze i za każdym razem jest coraz szybciej i się te rzeczy obcina, można powiedzieć, ten zapas przyczepności cały czas i sukcesywnie też czasy na torze. I to jest dla mnie bardzo fajne i na ulicy tego po prostu nie można zrobić. I dużo, więc jak pierwszy raz pojeździłem autem sportowym po mieście, po ulicy, to stwierdziłem, że jest to trochę bez sensu, ale z chęcią, na przykład takim autem bym się wybrał na tor. Czyli to też może być dobry sposób na przykład dla ludzi, którzy szukają wrażeń gdzieś na ulicach. Tak, ja polecam dużo bardziej jazdę torową. Wysłać ich na tor, tam można się wyszaleć i potem na ulicy bezpiecznie, zgodnie z przepisami. Tak. To jest dobre. Strategia. Masz 20 lat, jeżeli dobrze zarejestrowałem i się nie mylę. Tak. Więc gdzieś tam cały czas można powiedzieć o tobie, że zaczynasz tą swoją przygodę. Chociaż już 6 lat, tak? Tak. No właściwie to tak nie powiedziałbym, że zaczynam, bo... Nie chcesz powiedzieć, że już jesteś stary. Jeszcze długa droga przed tobą. Nie, tak, jeszcze długa droga przede mną i natomiast wszyscy zaczynali dużo wcześniej. Jakby w momencie, kiedy ja zacząłem, oni mieli zwykle już staż dłuższy niż ja mam teraz.
Więc... Chcieli zacząć w wieku 8 lat. No, z wieku między 5 to czasem się zdarza, ale zwykle 6-7 lat to jest taki typowy wiek, żeby zacząć. No, więc zaczynałeś później. Nie wiem, jak się idzie do podstawówki. Zaczynałeś później, jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Mhm. Czy ty w swoim środowisku jesteś traktowany jako taki hipertalent? Czy sam o sobie też tak myślisz? Nie, ja jestem traktowany jako antytalent i w ogóle wszyscy patrzą, co ten koleś robi. Jakby jest to bez sensu, a potem zobaczyli w sumie, że o, nawet mu coś wychodzi. Nie, głównie się to wzięło po prostu z takiej determinacji, jakoś taki trochę uparty jestem pod wieloma względami, jeśli chodzi o to, jak sobie coś wymyślę, więc może być zdeterminowany byłem do tego i właśnie bardzo intensywnie podchodziłem, zwłaszcza na początku do tych treningów, potem to musiało być zmienione już z takiej po prostu ilości czy czasu spędzonego na motocyklu na czas jakościowy. Więc te treningi zostały zredukowane, znacznie mniej motocyklowych, znacznie więcej wydolnościowych, ale ogólnie to można powiedzieć, że nadrabiam to taką właśnie trochę determinacją i tym, że jednak myślę o tym, jak trenować. A w Hiszpanii niby mają tyle mistrzów i tyle zawodników w Mistrzostwach Świata też, bardzo dobrych i wschodzących gwiazd. Natomiast jest to bardziej takie po prostu na ilość, czyli wrzucą 100 gości przez maszynkę to i musi kilku wypadnie. Natomiast jednego, więc musimy szanować. Ja tak? Mi nie zależy na tym, żeby być po prostu jednym ze 100, którzy zostali wrzuceni i liczyć na to, że mi się uda. Tylko można powiedzieć, wierzę w metodologię. To taka może być idea, którą bardzo mocno wyznaję. Ale muszę przyznać, że chyba trochę za głęboko w to poszedłem w pewnym momencie i teraz trochę mniej myślę o tym, jak się przygotować sobie. Zrobiłem takie postanowienie, że po prostu każdego dnia robię coś, żeby mnie odrobinę przybliżyło do tego, a nie starać się, żeby z każdego treningu wycisnąć absolutne 100%. To było takie bardzo wycieńczające, zwłaszcza mentalnie, a nie fizycznie. Natomiast nie, w ogóle nikt nie ma wątpliwości co do tego, że talentu nie mam zero, ale... 99% pracy i 1% talent. Tak, nie no, myślę, że talentu też trochę, ale to jest bardziej do takiego właśnie myślenia i trochę analizy tego, jak faktycznie się przygotować. I podejmowania ryzyka. Podejmowania ryzyka też i takiego bardzo częstego wychodzenia trochę ze swojej strefy komfortu i myślę, że to naprawdę się opłaciło. I tak też chcę być trochę dowodem dla innych, że talent i predyspozycje i jakieś ogólnie lepsze starty to jest jedno, ale że naprawdę no tak klasycznie, że tak powiem, no ciężka praca popłaca i tak dalej, ale chodzi o to, że faktycznie jeśli nie chodzi o to, żeby po prostu coś robić, czegoś robić dużo, ale jeśli faktycznie może być, skupiamy się na tym, żeby zrobić coś jak najlepiej i żeby za każdym razem to było odrobinę lepiej wykonane i lepiej, i lepiej, i lepiej, to w końcu doprowadza do tego, że naprawdę dużo takich przeciwności można ominąć. No i jednak jeżdżę relatywnie krótko na tych motocyklach i trochę tak jestem w pewien sposób zdenerwowany, bo chciałbym być odrobinę wyżej niż jestem teraz, ale w sumie potem zobaczyłem, kurczę, wszyscy goście, z którymi walczę teraz na torze, to byli tacy, którzy 3 lata temu byli w ogóle poza zasięgiem i jacy to oni nie są niesamowici, czego oni to nie robią na tych motocyklach. A teraz jakoś jestem z nimi i tak w sumie zaczynam czuć, że już należę do tej grupy i daje mi to też taką trochę pewność, że nie, że mogę tam być, tylko że już jedną nogą tutaj jestem. I to też spowodowało, jakoś to się stało mniej więcej w tą zimę i spowodowało, że właśnie tak dobrze zacząłem sezon, bo miałem taką dużo większą pewność po prostu. Czyli zmniejszyłeś już dystans do reszty stawki, to jeszcze już kończąc naszą rozmowę, wracasz do Hiszpanii, co teraz przed tobą, jeśli chodzi o twoje starty, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata? Przede mną taka krótka retrospektywa pierwszych wyścigów, żeby zobaczyć, co moglibyśmy poprawić, a potem od początku tygodnia no to właśnie treningi głównie motocyklowe. Teraz w tym tygodniu przygotowałem się bardziej wydolnościowo, też spędziłem czas w Polsce, ale tutaj nie miałem specjalnie jak jeździć, bo nie mam motocykla, ale więc właśnie przyszły tydzień to będzie taki mocno torowy na najróżniejszych obiektach. Dobra, i jeszcze na koniec.
Kiedy MotoGP? Kiedy elita motocyklowa przed tobą? Daleka ta droga jest? Masz wrażenie, że ten dystans się zmniejsza, czy... Jeśli chodzi o MotoGP, to coraz mniej mi się przestaje podobać to, co się tam dzieje. Chodzi ci o politykę zarządzania? Nie, chodzi mi o technologię, jaka jest teraz w motocyklach, gdzie już teraz robią w ogóle przyciski do blokowania zawieszenia na wjeździe, na wyjeździe i w środku zakrętów. I to się robi takie trochę dziwne. Jest teraz... zwykle stawka wygląda tak, że wszyscy są parami ustawieni w zespołach. Więc widać, że dużo ma to na roboty. Co prawda wszystkie zespoły koniec końców są, powiedziałbym, że równe, ale nie podoba mi się do końca to, co się dzieje w MotoGP. Robi się z tego taka druga Formuła 1, a Moto2 jest taką moją klasą, po prostu kategorią, do której żywię szczerą miłość. I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo, Piotr Biesiekirski. Polak, nasza jedyna perełka w MotoGP 2. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Towarzystwo Sportowe. Podcast dziennikarzy sportowych Radia Z.